Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jakoś wyjątkowo późno, było 14. Zapomniałam Wam nagrać kalendarza, ale dzisiaj nie było nic ciekawego w moich czekoladach. Znowu były te orzechy w czekoladzie, te kuleczki, także już widzieliście. I dzisiaj wzięłam się za ponowne nagrywanie filmu, bo nie podobał mi się do końca tak, jak wyszedł pierwszy. Belala, tak? I parę rzeczy chciałam zmienić, więc nagrywam na nowo. I co? I zaraz jeszcze się wysuszę włosy, bo mam mokre, Antek zje obiad i idziemy szybko na mały spacer, bo muszę coś kupić obok w kwiaciarni właśnie do nagrywania. A co nagrywam? Nagrywam dla Was prezenty pakowane na czarno. Wyście już widzieli ten film na kanale na pewno. A nie chcę się sfokusować, tak miało być ładnie. Więc pakuję i nie wiem, czy ja tego Wam w końcu powiem to o tym filmie, czy nie, ale ja polecam Wam naprawdę w tym roku zamiast zwykłej taśmy, takie taśmy kolorowe. Bardzo fajnie to wygląda na papierze. Zobaczę, czy to w filmie uwzględnię, czy nie, ale zobaczcie sami. Nawet fakt, że jest przeklejone, i tak wiadomo, że to jest przeklejone. Jakkolwiek nie zrobicie, to ktoś wie, że i tak jakoś to podkleiliście, a moim zdaniem takie, taki element wygląda od razu ładniej, więc będę się brała potem za nagrywanie. Po prostu zły sobie balans bieli ustawiłam i chcę, żeby to wyglądało trochę inaczej w filmie, ale same wzory będą malowane tak samo. Co, Antek? Jemy? Kuku! Ty też się nie chcesz sfokusować, ale to śmieszne. Ale to śmieszne, Batmanku. Tiku, tiku, coś tu masz. Co jest? Co jest? Kuku! Dobra, idziemy po jedzenie. Dobra, prezenty popakowane, także można iść. Mam nadzieję, że film już obejrzany przez Was odnośnie pakowania prezentów. Mój mąż teraz szykuje Antka. A ja się już zebrałam. Myślę, że będziemy się żegnać, bo wydaje mi się, że dość późno wrócimy. A jak wrócimy, to będzie trzeba szybko okąpać Antka i porobić rzeczy. Normalnie kąpiemy go koło 19, ale myślę, że dzisiaj będzie kąpany koło 20. Na zewnątrz jest mega, mega zimno i chłodno, także no, będzie trzeba jakoś z nim też przebiec i myślę, że będę się musiała zająć innymi rzeczami niestety i może mi to umknąć. Może mi się uda nagrać Wam jeszcze pożegnanie, tak jak wrócę, ale znając mnie już się zajmę innymi rzeczami, bo już będzie pewno około 21 i no i będę musiała też usiąść do przeczytania komentarzy, które zostawicie pewno pod vlogiem. Oczywiście nie narzekam na komentarze, bo bardzo, bardzo lubię czytać to, co piszecie i cieszę się, że jest taki duży odzew z Waszej strony. Także na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!